Wchodzimy w budynek nasz patron. Człowiek o szlachetnym charakterze. Niezwykle skromny, bezinteresowny, o głębokiej dobroci. Jego osoba jednała szacunek i przywiązanie każdego, kto go bliżej poznał. Mimo braku rodziców oraz wolnej ojczyzny potrafił walczyć i osiągnął sukces. Jesteśmy dumni z patrona naszej szkoły. Bierzmy z niego przykład. Zapraszamy już w podróż, zapraszam serdecznie w podróż śladami Kazimierza Dolińskiego. Urodził się 8 marca 1791 roku w Królówce. Miał 6 rodzeństwa. Gdy miał 3 lata, zmarła mu matka. Królówkę zawsze wspominał miło. Starosiecki dwór, w którym się wychowywał. Otaczający go piękny ogród. Staw otoczony rzędami lip, a za nim piękne góry ozdobione rozrzuconymi chatami i polami uprawnymi. Iście bajkowy krajobraz. W miejscu, gdzie stał jego dom, stoi pamiątkowy krzyż, pod którym teraz stoimy. Kazimierz Brodziński wychowywał się wśród prostego ludu. Towarzyszami jego zabaw były wiejskie dzieci. Nie posiadali zabawek, ale ich kreatywność i pomysłowość nie pozwalała im się nudzić. Brodziński miło wspominał swoją nianię, która opiekowała się nim po śmierci mamy. Zawsze miała dla niego czas, wiele dobrego serca. Jednym z najprzyjemniejszych wspomnień poety z dzieciństwa był udział w weselach. Podkreślał, iż było tam mnóstwo prostoty i szczerości. Wesela takie trwały blisko tydzień i kultywowały polskie zwyczaje i obrzędy. To umiłowanie prostego ludu znalazło odzwierciedlenie w utworach poety. Jego bohaterowie najczęściej wywodzą się z prostego ludu. W budynku szkoły, do której uczęszczał Brodziński, obecnie mieści się zbiór eksponatów, dokumentów, fotografii związanych z lipnicką historią. Jest to budynek Izby Regionalnej. W 1797 roku rozpoczął on naukę w szkółce elementarnej w Lipnicy Murowanej. Nauka częściowo była prowadzona w języku niemieckim. Poeta codziennie chodził pieszo do Lipnicy Murowanej z Królówki. Najgorzej było w zimie. Wtedy była to całodzienna wyprawa. Ani ulewy i zaspy śniegu nie zwalniały go z tego obowiązku, pisze we wspomnieniach poeta. Dostawał kromkę chleba z masłem i to musiało wystarczyć mi na cały dzień. Do domu wracałem dopiero późnym wieczorem. Umeblowanie szkoły miało okropny widok. Nauczyciel zawsze wchodził do klasy z groźną miną. Miał pudrowane włosy, wystrzyżone zupełnie z przodu, ogromny warkocz i długie loki nad uszami. W ręce trzymał rózgę. Wzbudzał w nas przerażenie, wspomina dalej Brodziński. Baliśmy się też jego żony, która z wielką starannością przygotowywała mu rózgi, mocząc je wcześniej w wodzie, by kara wymierzona rózgą była jeszcze bardziej dotkliwa. Historia spłatała mu, jak to się mówi, figla. Jeden z najbardziej nienawidzących szkołę uczniów stał się jednym z najbardziej sławnych jej absolwentów. Po latach powrócił w progi szkolne w Lipnicy Murowanej, ale już jako jej patron. Wzór patriotycznych postaw i umiłowania lokalnej ojczyzny. Pamiętnik wspomnienia mojej młodości są swoistym autoportretem poety z okresu młodości. W
tej chwili znajdujemy się przy figurze świętego Szymona na Lipnickim Rynku. Pomnik wzniesiono w 1913 roku. Kult tej postaci odegrał znaczną rolę i ogromny wpływ na postawę religijną poety. Pisze on, iż pragnął naśladować młodzieńczą postawę Szymona. Pierwiastek religijny przewijał się przez całe życie Brodzińskiego, wyrażając się w twórczości. Do dziś znana jest pieśń kościelna jego autorstwa „Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana, święty, święty, święty”. Kazimierz Brodziński, pozbawiony wraz ze śmiercią ojca środków do życia, zdał się na łaskę macochy, przebywając u niej przez 9 miesięcy na przełomie 1804-1805 roku. O samym Rajbrocie na kartach pamiętnika pisał: „Wieśniacy Rajbroda różnili się od włościan okolicznych obyczajami, wymową, a nawet strojem zupełnie prawie odmiennym. Liczne chaty rozproszone po dwóch pasmach wzgórzystych, około niespokojnej, często wylawającej rzeki, przez samych tkaczów były zamieszkane. Trzaski warsztatów rozlegały się od świtu do zmierzchu, a wszelkie wzgórza i trawniki pokryte były blichującym się płótnem. Pola, mało zasianego, natomiast prawie cała wieś składała się z sadów, w których najwięcej włoskich orzechów. Na małym placu równym, w dolinie, stary drewniany kościółek Maryi Pannie poświęcony. Brodziński uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie. Obecnie w Tarnowie budynku gimnazjum przy ulicy Piłsudskiego 4, którego Kazimierz Brodziński był absolwentem, obecnie mieści się Liceum Ogólnokształcące imienia Kazimierza Brodzińskiego, a przed wejściem do budynku stoi pomnik poety. Jest to replika pomnika oryginalnego, który został zniszczony w czasie II wojny światowej przez Niemców. Pomnik odsłonięto 22 lipca 1974 roku. Oryginalny pomnik został zaprojektowany przez profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Walerego Gadomskiego. Ulubionym zajęciem pisarza były piesze wędrówki do malowniczej grupy skał położonych na wzgórzu Paplotna. To właśnie u stóp tych skał szukał on natchnienia do swoich utworów. Paplotna to jedno z najwyższych wzniesień Pogórza Wiśnickiego i typowe wzniesienie Pogórza. Jego partie wierzchołkowe są płaskie i rozległe, a zbocza łagodne. Znajdują się tam kamienie Brodzińskiego. Są to pomniki przyrody w postaci ostańców. Jest to grupa 9 skał w kształcie wach, grzybów, ambon i skalnych występów. Największy z ostańców, zwany Wielkim Kamieniem, ma wysokość około 10 metrów i długość 16 metrów. Swoim kształtem przypomina szeroką basztę. Na kamieniu tym rosną młode drzewa, sosny i brzozy. Nazwę skałą nadano na cześć Kazimierza Brodzińskiego, poety, historyka, teoretyka literatury, publicysty, tłumacza i profesora Uniwersytetu Warszawskiego. We wspomnieniach pisze on: póki jeszcze służyła jesienna pora, chodziłem w pole i ukryty w gęstwinach układałem rymy. Później, gdy pozbawiony został stałej pracy i towarzystwa ludzi, znajdował ukojenie w drzewach, ziołach i strumykach, nad którymi czas mi pędził. Miejsce to było też od dawna odświętne dla miejscowej ludności.
W czasie zaborów zbierali się tutaj podczas świąt, śpiewając religijne i patriotyczne pieśni ku pokrzepieniu serc. Już w 1938 roku z inicjatywy działaczy Bocheńskiego Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego nazwano tę skałę imieniem Kazimierza Brodzińskiego, tworząc tutaj rezerwat przyrody. Miejsce to owiane jest tajemnicą i legendami. Na szczycie wzgórza coś do nas woła, gadają duchy, kamienna mowa. Coś szepczą skały wszędzie dookoła, choć niby cisza, niosą się słowa. Słychać gadanie, też skąd się niesie, może to wiatr duje po lesie, może to piasku ziarenka kruche, taką to tutaj czynią dziś zawieruchę. Na paprotnej górze czas zastygł i czeka, lata minione do wnętrz się chowają, czynów wydarzeń przepływa tu rzeka, a same skały wciąż trwają i drwają. Będąc pod urokiem otaczającej przyrody, być może to tutaj powstały utwory, które dziś zaprezentujemy. Mrówka i pszczoła. Zmęczona długością lasu, siadła mrówka dla popasu. Złożywszy ciężar, duma o robocie i o domowym kłopocie. Aż pszczoła brzęcząc wesoła, z pomiędzy krzewów wypadła i do mrówki się przysiadła. Cóż tam słychać w waszym kraju? Nic mrówka rzecze. Według zwyczaju wszystko się u nas po staremu wlecze. Prawda, rzekłaby walczyna, świata jej mój skrzydlata, że to z tym waszym mrowiskiem nudne roboty, jako wszystko bez ochoty, ani tu u was pięknych celi, ani kąpieli, przy której śpiewszy naród wybrany na obecne łany. Prawda, mrówka rzecze, ja nie przeczę, że nad nasze wyższe są zalety wasze, lecz chociaż na wzór twojego rodu nie robię dla człowieka miodu. Żyję ubogo, czy nie dla kogo, tylko dla siebie. Żyj wspólnie niż jednego dogadzać potrzebie. Jest sęki w ciemnym boże, zaczęły się kuruć ku górze, a jedna z nich jakby strzała prędko górę wyleciała. Na szczycie dębu, co się wspiął na skały, usiadł szczygiełek żuchwały. Szumiącym liściem za chwilę wątły pod im pręci gnieje. Wychom na deltą nikczemną, patrzcie dąb, woła ptaszyna, dom się pode mną uginął. Był wielkim patriotą. Wiele jego myśli jest wciąż aktualnych, pomimo upływu lat. Pisał w jednych ze swoich utworów. Czci ojczyznę zawsze wszędzie, choć los nią gromy miota, nie zmoże jej, gdy żyć będzie polski język, polska cnota. Swoją twórczością dał nam przykład umiłowania naszej małej ojczyzny i zwyczajów. Mimo że ostatnie lata życia spędził w Warszawie, zawsze wracał do rodzinnej miejscowości. Tworzy pieśni i inne utwory o charakterze ludowym. Jest autorem Sielanki Wiesław. Powtarzał, że tylko pamięć, kultywowanie tradycji i obyczajów umożliwi przetrwanie narodowi zniewolonemu przez zaborców. W jednym ze swoich utworów pisze: nie przemoc, nie zaborca wygubi lud bratni, ale własna niepamięć daje cios ostatni. W 1809 roku Brodziński zaciągał się do szeregów polskich, służył w 12. Kompanii Artylerii. Wraz ze swoim pułkiem przebywa rok w Modlinie, a stąd rusza z napoleońskimi wojskami na wyprawy pod Moskwę. Wraz z armią francuską przeżywa gorycz klęski i tragiczny odwrót spod Moskwy. Zostaje ranny w bitwie pod Lipskiem i wzięty do niewoli pruskiej. Oswobodzony wraca do kraju i osiada na stałe w Warszawie. W tym czasie dużo pisze. Są to wiersze i bajki. Zdrowie Kazimierza Brodzińskiego odmawiało posłuszeństwa. Dlatego w 1834 roku wyjeżdża na kurację do Niemiec. Jednak choroba wyczerpuje jego siły żywotne. Poeta w wieku 44 lat umiera w Dreźnie. Tam również zostaje pochowany. Posłuchajcie wspomnień osób, które odwiedziły cmentarz w Dreźnie. Zadumani nad przeszłością stąpamy po ścieżkach cmentarzyska na przedmieściach Drezna. Kiedyś był to cmentarz mały i oddalony od centrum miasta. Dziś robi wrażenie maleńkiego, gdyż szczelnie obudowany w oku, wtłoczony jest między fabryki i kamienice. Nad cmentarną kapliczką wystrzela w niebo komin fabryczny. Idąc alejami zauważamy groby i nagrobki bardzo stare i nowe, ale zawsze zadbane, świadczące o trosce żyjących. Tu czyjaś ręka posadziła kwiatki, tam smukłe cyprysy. Na płatkach nagrobnych i pomnikach czytamy napisy, które pięknie układają się w tragiczną historię naszej ojczyzny i narodu. Mieczysław Chodykiewicz, Aleksander Potocki, hrabia Zofia Czapska, Jadwiga Dys. Kamienie te kryją prochy tych, z których los okrutnie się oprzedł i rzucił ich na obczyznę. Na nagrobkach nie brak więc polskich nazwisk. W
tym też nazwisk uczestników Powstania Styczniowego. Jednym słowem, patrioci, działacze i powstańcy ofiarują Polsce to, co mieli najdroższe. W zamian otrzymali wiecznie trwający ich troskę za krajem oraz skrawek obcej ziemi, gdzie mogli spocząć na zawsze. Tymczasem idziemy dalej, szukając mogiły sprzed prawie 200 lat. Pod ścianą drukarni, stanowiącej część muru okalającego cmentarz, odnajdujemy grób z napisem: Kazimierzowi Brodzińskiemu Ziomkowie. Urodził się 8 marca 1791 roku, zmarł 10 października 1835 roku. Na głównym cokole znajduje się wieniec z liści laurowych. U góry na tym postumencie lira. Obie rzeczy wykonane z ciemnego metalu. Wyraźnie odbijają się od jasnego granitu. Składamy kwiaty, zapalamy znicze i skupieni w oku tej mogiły przypominamy sobie, kim był Kazimierz Brodziński. To już koniec podróży śladami naszego patrona. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam postać Kazimierza Brodzińskiego. Dziękujemy za uwagę.